Dzień dobry albo dobry wieczór. 13 października pozdrawiam Was słowami z trenów Jeremiasza z 5 rozdziału 21 wiersza. Spraw, Panie, byśmy wrócili do Ciebie, a wrócimy. Odnów nasze dni jak kiedyś. I z listu do Tytusa z 3 rozdziału, wersety 4 i 5. Gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. I słowa Johanna Rice'a: nie trać cierpliwości, Bóg działa pośród wszelkiej winy, bo ten, który w Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem, pozostaje naszą siłą. Moi drodzy, Bóg kocha człowieka mimo wszystko. Choćby wydawało nam się, że jednak zawsze coś jest za coś. No przecież żyjemy w takim świecie, w którym nie ma nic za darmo. Targani codziennymi obowiązkami, przecież cały czas jest coś do zrobienia. Mamy terminy do spełnienia, mamy wymagania coraz większe również do spełnienia i do wykonania. Mamy takie poczucie, że nie jest łatwo i też nie, właśnie tak jak powiedziałem na początku, nie ma nic za darmo. I w takim świecie, w którym powtarza się luterańską zasadę, ewangeliczną zasadę, że Bóg zbawia nas bez uczynków, ale z miłości do nas, jest dla nas nie do końca jasna i mam wrażenie coraz trudniej zrozumiała. Natomiast taki jest fakt. Bóg kocha Ciebie mimo wszystko. I nie musisz nic robić, żeby o tą miłość się wystarać. Bóg chce, abyś miał poczucie, że jesteś wyjątkowy czy wyjątkowa. Ma świadomość i chce, abyś ty wierzył, że będziesz zbawiony czy zbawiona. Natomiast problem tak naprawdę chyba leży w nas samych, w tym, żebyśmy potrafili zrozumieć, że jest taka siła na świecie, która nas akceptuje i kocha mimo wszystko. Tylko że jeżeli już to zrozumiemy, to musimy też potrafić tą miłość przekazać dalej. Musimy nauczyć się wybaczać, najprawdopodobniej najpierw nam samym, a potem drugiemu człowiekowi. Musimy umieć się uśmiechać do drugiego człowieka i do nas samych również. Musimy umieć iść przez życie z nadzieją mimo wszystko. Bo tak jak mamy wiele zajęć, tak też nadziei coraz trudniej nam znaleźć w tych codziennych informacjach, które do nas zewsząd docierają. Tak więc dzisiejsze słowa, zarówno z trenów, jak i Tytusa, przypominają nam bardzo zasadnicze rzeczy. Bóg kocha nas mimo wszystko i chce, żebyśmy o tym pamiętali zawsze i wszędzie. A jedynie naszym zadaniem jest to, żeby tą prawdę powtarzać dalej, iść z tą prawdą przez życie i chyba tak naprawdę musimy nauczyć się wcielać ją we własne życie. Tego Wam życzę na dzisiaj, na jutro, na pojutrze, na całe nasze życie. Zostańcie z Bogiem. Amen.